Witam serdecznie, kogokolwiek to jest, niestety nie widzę. Już cztery osoby, wow, szybko. Tym razem jestem już w domu, więc powinno być lepiej. Cześć Mateusz, teraz dopiero widzę. Ja jestem już w domu, nie będę się kręcić strasznie ani chodzić. Po prostu chciałbym pogadać. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to mogę na żywo odpowiedzieć. Czy teraz jest lepiej? Na początku nie ciało. Come on. Dlaczego mi to robisz? Co za Facebook? Ty nie? Czy tylko mi się wyświetla, że ty nie? O, jestem już. Powinno być lepiej, a to nie jest niestety moja wina. Moje sieci. Wiem, widzę. Podoba mi się, Facebook mnie poinformował, że sieć jest słaba. Teraz jest lepiej. Dobrze. Więc jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, witam Cię, Maksie. Możliwe, że się pojawiłeś już wcześniej, ale teraz dopiero zobaczyłem powiadomienie. Na razie plan był dobry. Żeby zrobić live'a? Tak. Byłoby lepiej, gdybym mógł zrobić go publicznie na swojej stronie, no ale nie mogę. Nie mam takiej opcji. Mogę zrobić tylko na swoim koncie. Na razie ta opcja jest jakby w fazie testów dla Stanów Zjednoczonych. Więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to cały czas czekam. Mogę Wam opowiedzieć o tym wyjeździe na narty. Rozpoczął się on w sobotę. Wyjechaliśmy o godzinie 7 z... tak. Wyjechaliśmy o godzinie 7 z Fort Worth i dotarliśmy po 22 godzinach do Crested Butte. Wypożyczyliśmy narty i poszliśmy spać. Przez 2,5 dnia jeździliśmy na nartach, a potem przez następne 19 godzin wracaliśmy do Fort Worth tutaj z powrotem. Pogoda była bardzo ładna na nartach. Ostatniego dnia tylko padał śnieg. Ogólnie góry są także piękne. Prawda, bardzo ładne miejsce. Droga daleka. Pojechaliśmy dłuższą drogą przez pogodę, która była w stanie Nowy Meksyk. Nie za ładna. Było bardzo zimno, była temperatura negatywna w Celsjuszach. Ale to było coś koło minus 10-15 pewnie. Robimy jeszcze jedną próbę. Tym razem powinno być już lepiej. Hey Kate, it's a Polish live, so I'm going to talk with you in Polish.